Jarosław Jakimowicz w ciągu kilku ostatnich lat rozpętał w mediach niejedną aferę. Jego ksenofobiczne wypowiedzi wielokrotnie przyczyniały się do wybuchu skandali i były przyczynkiem do kilku głośnych internetowych przepychanek. Choć był aktor przez długi czas pozostawał bezkarny, ostatnio spotkały go słone konsekwencje. Najpierw gwiazdor młodych wilków dowiedział się, że nie wróci już do porannego pasma TVP pytanie na śniadanie, ponieważ nie pasuje do reszty zespołu. A chwilę później władze telewizyjnej agencji informacyjnej podjęły decyzję o odsunięciu prezentera z publicystycznego formatu w kontrze, wszystko z powodu nieustających skarg pracowników telewizji polskiej na zachowanie dziennikarza. W efekcie wieloletnia kariera Jakimowicza jako eksperta TVP dobiegła końca. Choć z powodu kontrowersyjnych wypowiedzi i propagowanych ksenofobicznych treści instagramowe konta Jakimowicza było wielokrotnie blokowane przez serwis społecznościowy, młody Wilk wciąż zakłada nowe profile. Ostatnio postanowił jednak nieco złagodzić swój przekaz i zamiast atakować aktorów, celebrytów i przedstawicieli środowiska LGBT, podzielił się z internautami radosną nowiną. Na najnowszym zdjęciu, które były prezenter w kontrze opublikował w sieci, widać perfekcyjnie zdany egzamin na prawo jazdy. Z opisu dowiadujemy się, że szczęśliwym posiadaczem prawa jazdy został syn Jarosława Jakimowicza. Mężczyzna ma już za sobą zdany test teoretyczny, a także praktyczną część egzaminu. Jak informuje w poście kontrowersyjny prezenter, jego pociecha zdała za pierwszym razem. Można za pierwszym razem, można. Gratulacje, synku, cieszy się Jakimowicz. Niestety, 54-letni dziennikarz wyłączył możliwość komentowania posta. Wszystko zapewnie po to, by uniknąć nowych kontrowersji i nie narazić się na usunięcie kolejnego konta na Instagramie. Zobacz też, Goździalska popiera zwolnienie Jakimowicza. Teraz czeka go już tylko piekielna kolejka. Jarosław Jakimowicz uderza w pracowników Tvp. Ta krytyka może zabolać Paweł Delong w zaskakującym wyzwaniu. Było mu niezręcznie, ale nie mógł już dłużej milczeć.